Wszem i wobec i każdemu z osobna, komu to należy wiedzieć, osobliwie do wszystkich szlachetnych Polaków, bez względu na stan i majętność, którym leży na sercu dobro ziemi prowincji wrocławskiej, wzywamy Was na drugą sesję Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej. Sesja deputacka odbędzie się 7 listopada 2015 roku w tym samym miejscu co pierwsza sesja inauguracyjna, czyli na Krasińskiego 44 numer 1 na parterze, gościnnie u pana Henryka Swu, za co bardzo dziękujemy panu Henrykowi. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Przedstawienie się uczestników drugiej sesji Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej Deputackiego. Punkt drugi. Jeżeli przybędą posłowie ziemscy, którzy uczestniczyli w sesji Sejmu Walnego w Niepołomicach 3 października 2015 roku, proszeni są o zdanie relacji. I tutaj jest ogromna prośba do pana Marcina Boguckiego i posłów ziemskich, którzy byli osób, które reprezentowały naszą prowincję wrocławską na Sejmie Walnym w Niepołomicach, żeby przyszły na Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej 7 listopada i zdały relacje z tej sesji Sejmu Walnego. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, żeby posłowie, którzy uczestniczyli w Sejmach Walnych, zaraz potem przyszli na Sejmik Ziemski i zdali relacje z tego Sejmu Walnego. Punkt trzeci. Omówienie zasad sejmikowania w nawiązaniu do sesji inauguracyjnej z 17 października 2015. Oto szczególnie występował pan Wojciech Strąg. Zasady, i tu wymienię te zasady. Jawność, uczciwość i odpowiedzialność oraz przynależność do ziemi. Punkt czwarty. Głosy wolne posłów i uczestników. Z tym, że widzieliście Państwo na tej relacji w czterech częściach ze sejmiku, który odbył się 17 października, jak to wyglądało. No proszę wyciągnąć zdroworozsądkowe wnioski z tego. Głosy wolne są podniesione do rangi bardzo wysokiej na sejmikach i na Sejmie Walnym. To nasza staropolska tradycja jest. Punkt piąty. Lauda Sejmiku Ziemskiego powołujące sejmiki powiatowe. Punkt szósty. Wybór posłów na Sejm Walny w Konstantynowie Łódzkim, który zwołany jest przez marszałka Leszczyńskiego na 14 listopada 2015 roku. I tu Państwo możecie sobie, pierwsze wici będą następne, będą trzy wici. Pierwsze wici już umieścił marszałek Leszczyński na YouTube Sejm Walny TV albo na stronie www.sejmwalny.org.pl. I wybór posłów na Sejm Walny będzie się wiązał także z omówieniem dokładnie zakresu ich mandatu, czyli spraw, które ci posłowie, jako posłowie ziemscy naszej prowincji, będą poruszać na Sejmie Walnym. I asesor został wybrany, gratulujemy, pan Henryk Swu na sejmiku 17 października 2015 roku. I tutaj poruszył bardzo ważną kwestię biedy i nędzy w Polsce, niskich płac. I te tematy uwzględnić powinien także ten poseł, który pojedzie na Sejm Walny. Ogólnie mówiąc, rozwiązań ograniczających biedę w Polsce. Sejm Walny, z tego co się dowiedzieliśmy ze stron
sejmowalnego lub sejmwalny TV. Wiemy, że powołany został w Niepołomicach 3 października również Sejm Gospodarczy, który będzie się zajmował dźwignięciem polskiej gospodarki. I wszelkie pomysły, czy projekty, które Państwo chcecie przedstawiać, powinny być także kierowane właśnie tam już bezpośrednio. Opiekuje się tym Sejmem Gospodarczym marszałek Cezary Tołsty. Może jeszcze na koniec dodam, że dzisiaj jest 19 października 2015 roku, poniedziałek, a wczoraj przed południem w telewizji, jednej z prywatnych żydowskich telewizji, wystąpił sam uzurpator Andrzej Duda, który nie omieszkał pewnych spraw zapowiedzieć. I widzimy, że ten pan Andrzej Duda nie zamierza przywrócić ciągłości z drugą RP, jak również z pierwszą RP, jak również nie zamierza negocjować traktatu pokojowego 70 lat po II wojnie światowej, co jest bardzo naganne, bo podpisanie tego traktatu pokojowego, który zabezpieczy polsko-niemiecką granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej i należne dla Polski odszkodowania wojenne od Niemiec, przede wszystkim od Niemiec, one są policzone na 1 bilion dolarów amerykańskich, jest polską racją stanu. I wyraźnie to moja osobista konkluzja, było widać, że Andrzej Duda polską racją stanu widzi, no, jak ma się żonę Żydówkę, i to jest też, proszę Państwa, przykry fakt. Mamy kolejnego prezydenta trzeciej RP, który ma żonę Żydówkę. I ja już pisemnie zadawałam takie pytania. Czy w Polsce nie ma Polek? Czy prezydent trzeciej RP, każdy, musi mieć żonę Żydówkę? Zostawiam Państwu pytanie retoryczne. Dziękuję za uwagę. Podzielę się jeszcze tym, że zostałam potwierdzona jakby na stanowisku, czy funkcji, można to nazwać. Zaszczyt dla mnie, choć nie do końca jest to łatwe. Jako marszałek sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi wrocławskiej do następnego sejmiku, czyli do 7 listopada, który zwołuje właśnie jako marszałek tego sejmiku, i szczególnie posłów, czyli pana Marcina Boguckiego i posłów, którzy byli w Niepołomicach, proszę naprawdę imiennie o przyjście, bo nie chcę się powtarzać, ale to jest bardzo ważne, żebyście panowie przyszli. Jak również wszystkich mieszkańców naszej prowincji, którym leży na sercu dobro prowincji wrocławskiej. Przypomnę, jest to okręg trzeci, tak zwany wyborczy do Sejmu, obejmujący 9 powiatów. Bardzo dobrze by było, gdyby także przyjeżdżały, czy spróbowały przyjechać osoby, mieszkańcy powiatów nie tylko z Wrocławia, powiatu wrocławskiego, ale także z powiatów, które należą do naszej prowincji. Oławski, Milicki, Śrecki, Strzeliński, Oleśnicki, Trzebnicki, Wołowski, Górecki. Myślę, że wymieniłam wszystkie 9 i powiat wrocławski oczywiście, ale proszę sobie zadać ten trud. Jeżeli Państwo chcecie umówić się i upewnić, że zostaniecie przyjęci, miejsce dla Was będzie, proszę napisać na Facebooku, założyłam stronę, fanpage,
właśnie tak zatytułowaną. Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Wrocławskiej. Podałam tam także to wydarzenie do wiadomości publicznej i jest tam nawet telefon do pana Henryka Swu, bo ten pan Henryk Swu ma telefon, podaje go publicznie, w związku z tym on tam jest także umieszczony, jeśli chce ktoś zadzwonić, żeby się umówić, żeby się upewnić. Droga daleka, nie tak bardzo, ale jednak, żeby przyjechać na 7 listopada 2015 roku na sejmik deputacki, czyli taki, który będzie wybierał posłów reprezentujących naszą prowincję na sejmie walnym. O godzinie 11, Kresińskiego 44/1. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.